wciąż na etapie postępowania wyjaśniającego jest sprawa śmierci chłopczyka urodzonego przez zaledwie 14-letnią mieszkankę Suwałk. Jak pamiętamy, w lany poniedziałek dziewczyna z bólami brzucha zgłosiła się do suwalskiego szpitala. Lekarze szybko stwierdzili, że nastolatka jest świeżo po porodzie. Zawiadomiona przez lekarzy policja nie znalazła dziecka w miejscu wskazanym przez dziewczynę. Ciało chłopczyka znaleziono kilkadziesiąt godzin później, zakopane na jednym z suwalskich podwórek. Wstępnie, bardzo wstępnie mogę podkreślić w kierunku właśnie czynu karalnego w stosunku do nieletniej z artykułu 149 kodeksu karnego, czyli dzieciobójstwa, natomiast w stosunku do drugiego nieletniego w kierunku czynu z artykułu 200 kodeksu karnego, czyli współżycia z osobą poniżej lat 15 oraz znieważenia zwłok. Ale tak jak powiedziałem, sprawa jest na bardzo wstępnym etapie, jest dopiero wyjaśniana przez sąd rodzinny i nieletnich, bo jak w stosunku do osób dorosłych prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze, wyjaśniające, tak w stosunku osób nieletnich, które dopuściły się, czy się w ogóle dopuściły czynów karalnych, sprawę prowadzi sąd rodzinny i tak samo jest w tym przypadku. Sąd nadal oczekuje na kluczowe w tej sprawie wyniki sekcji zwłok dziecka. Wstępny wynik ujawnił, że chłopczyk urodził się żywy. Te artykuły, które powiedziałem, w kierunku których prowadzone jest postępowanie, są bardzo wstępne, bo na chwilę obecną sąd jeszcze nie dysponuje nawet opinią lekarzy, sekcją zwłok odnośnie mechanizmów śmierci dziecka. W ostatnich dniach kwietnia sąd rodzinny i nieletnich w Suwałkach zdecydował o umieszczeniu 16-letniego ojca dziecka w ośrodku dla nieletnich. Teraz sąd podjął decyzję w sprawie matki chłopczyka. Również decyzją sądu rodzinnego ta osoba została umieszczona w ośrodku wychowawczym. Postanowienia dotyczące umieszczenia w ośrodkach zarówno 16-latka, jak i 14-latki określiły, że oboje spędzą w nich po 3 miesiące. Jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia tego środka, to sąd będzie mógł o tym zdecydować, oznaczyć kolejny okres w tej sprawie nie dłuższy niż 3 miesiące. Wiele wyjaśni wynik sekcji zwłok. Biegli pracują nad tym, no na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, tej opinii nie ma. No myślę, że ona na przestrzeni kilkunastu dni będzie przesłana do sądu i jakiś kierunek sprawie to wówczas nada. Tak jak powiedziałem, no na razie jest to bardzo wstępny etap i sędzia rodzinny będzie tą sprawę wyjaśniać. Jeżeli okaże się, że istnieją podstawy do twierdzenia, że to nastolatka przyczyniła się do śmierci dziecka, koniecznie będzie również zasięgnięcie opinii kolejnych biegłych, psychiatrów, którzy pomogą śledczym stwierdzić, czy ewentualna sprawczyni dopuściła się dzieciobójstwa, czy też zabójstwa. Co grozi dwójce nastolatków? W stosunku do nieletnich nie możemy mówić w ogóle o karach. Sąd stosuje środki wychowawcze, więc no to katalog tych środków wychowawczych jest bardzo duży. Najsurowszym jest umieszczenie w placówce poprawczej, czyli w zakładzie poprawczym. Pobyt w takim zakładzie nie może trwać dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.